Ponad roku od wypadku prokuratura rejonowa w Rybniku przesłała do sądu akt oskarżenia w sprawie wypadku, do którego doszło na ulicy Narutowicza na granicy Rybnika i Radlina. Kierowca betoniarki zahaczył o wiszące nad jezdnią kable, co spowodowało przewrócenie się drewnianych słupów telefonicznych. Te spadły na przechodzącą chodnikiem młodą kobietę. W wyniku wypadku trzeba było jej amputować jedną nogę. Z opinii biegłego wynika, że za wypadek odpowiadają dwaj pracownicy zewnętrznej firmy, którzy podczas kontroli źle ocenili stan techniczne sieci. Osoby, które prowadziły tą kontrolę, która rzekomo miała nie wykazać żadnych nieprawidłowości, a tak jak już wspomniałam, i mieszkańcy tej ulicy, i fakt ujawnienia, iż zdarzały się przypadki wcześniej, iż faktycznie tam jeździły samochody takie dość wysokie, które zahaczały te przewody, no te ustalenia pozwoliły na to, że i ta kontrola nie została przeprowadzona w sposób należyty, dlatego też prokurator zdecydował się na przedstawienie zarzutów tym dwóm specjalistom, którzy przeprowadzili tą kontrolę stanu technicznego tych linii napowietrznych. Mężczyznom, 56-letniemu mieszkańcowi województwa kujawsko-pomorskiego i 57-letniemu mieszkańcowi Małopolski grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.